Tekken 8 już za niedługo zawładnie światem bijatyk. To niesamowity moment, aby wejść w świat tej ponad 20-letniej serii bijatyk i odkryć historię oraz motywacje, które kryją się za postaciami, które znamy z ekranów telewizorów oraz maszyn arcade. Ja nazywam się Dante i zapraszam Was do tej niezwykłej podróży przez fabułę gier Tekken. Światowy turniej sztuk walk Tekken sponsorowany przez korporację Mishima Zaibatsu zbliża się ku końcowi. Finaliści turnieju stają do walki na arenach na całym świecie. To wyjątkowy moment, gdzie najlepsi wojownicy rywalizują ze sobą, by zdobyć gigantyczną nagrodę pieniężną i tytuł Króla Żelaznej Pięści. Pod warunkiem, że w ostatecznej walce pokonają obecnego czempiona oraz głowę mega korporacji Heihachiego Mishime. Do walki o tytuł stają Paul Phoenix, jeden z faworytów do tytułu króla. Już w eliminacjach do finału zawalczył z innym faworytem, Kazuyo Mishimą, synem obecnego mistrza. Tamta walka zakończyła się remisem. Motywacja Paula do wzięcia udziału w turnieju jest prosta. Chce sprawdzić swoje umiejętności w walce z innymi uzdolnionymi wojownikami z całego świata. Imię oraz pochodzenie ukrywającego twarz pod maską Kinga są nam nieznane. Wrestler po założeniu maski Jaguara staje się niepowstrzymaną bestią. King bierze udział w turnieju, aby za nagrodę zbudować sierociniec, ponieważ sam w dzieciństwie był sierotą. Jego motywacja do walki jest nie tylko związana z pasją do sztuk walki, ale także z chęcią pomocy tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji co on. Super silna maszyna do zabijania. Dosłownie, maszyna. Jack to robot stworzony przez Sowietów i wysłany przez Rosjan, aby powstrzymać plan Kazui przejęcia władzy nad korporacją Mishima Zaibatsu. Kazuya Mishima, najstarszy syn Heihachiego i kolejny faworyt do tytułu Króla Żelaznej Pięści. Motywacja Kazui do wzięcia udziału w turnieju jest jasna. Chce przejąć władzę nad korporacją ojca i zemści się na nim za próbę zabicia go. Heihachi, aby sprawdzić, czy jego syn jest wystarczająco silny, aby nosić imię Mishima, wrzuca swojego 5-letniego syna w przepaść. Kazuya przetrwał upadek, jednak jego klatka piersiowa zostaje poważnie uszkodzona. Rany z czasem zagoiły się, pozostawiając na ciele Kazui gigantyczną bliznę, przypominającą mu o tym, co zrobił mu ojciec. Michelle Chang, córka natywnej mieszkanki Ameryki i chińskiego pracownika Mishima Zaibatsu. Ojciec Michelle został wysłany przez japońską korporację do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu skarbów Indian. Podczas swojej podróży pracownik Heihachiego poznaje i zakochuje się w przyszłej matce Michelle. Dwoje zakochanych dorabia się córki, która otrzymuje imię Michelle. Z niewiadomej przyczyny ojciec wojowniczki zostaje zabity przez Mishima Zaibatsu. 18 urodziny Michelle dowiaduje się od matki o śmierci swojego ojca z rąk ludzi Heihachiego. Wściekła Michelle postanawia wziąć udział w turnieju, aby zemścić się na Heihachim za śmierć ojca. Ninja z kosmosu, a zarazem głowa klanu złodziei Manjin Group, specjalizujący się w okradaniu tych, którzy zarabiają na cierpieniu biednych. Klan Yoshimitsu działa jak wesoła kompania Robin Hooda, czyli skradzione dobra są rozdawane biednym. Celem Yoshiego nie jest wygranie turnieju, lecz kradzież nagrody oraz jak największej sumy pieniędzy z konta organizatora.
Kucharz z chińskiej knajpy marzący o sławie i otworzeniu własnej szkoły sztuk walki. Ale aby to uczynić, Marshall Love najpierw będzie musiał pokonać obecnego mistrza Heihachiego. Szkolona w sztuce walki Aikido oraz do zostania skrytobójczynią przez ojca Nina Williams, bierze udział w turnieju, aby zabić Heihachiego Mishime. Czemu? Niestety nie wiadomo. Armor King, rywal Kinga jeszcze z początku kariery Jaguara. W trakcie z jednej z walk pomiędzy luchadorami, King poważnie rani oko czarnego Jaguara, przez co ten traci na nim wzrok. Przez kontuzję kariera Armor Kinga zaczyna podupadać. Kiedy wrestler dowiaduje się, że jego rywal będzie walczył o tytuł Króla Żelaznej Pięści, postanawia również wziąć udział w turnieju z nadzieją, że będzie mógł się zemścić na Kingu za zniszczenie jego kariery. Była członkini klanu Yoshimitsu, która została z niego wyrzucona przez to, że kradła dla siebie, nie dla potrzebujących. Celem Konimitsu jest kradzież skarbów Heihachiego, oczywiście dla samej siebie. Kuma. Jako jeszcze mały niedźwiadek został odnaleziony w lesie i zabrany przez Heihachiego jako zwierzaczek domowy głowy Mishimy. Kuma, widząc trening Heihachiego, zaczął naśladować ruchy swojego pana, co zostało zauważone przez Heihachiego. Przywódca korporacji postanawia trenować Kumę, który po nauce Mishima Karate stał się sparring partnerem Heihachiego. Celem niedźwiedzia w turnieju jest zabicie każdego, kto będzie próbował skrzywdzić Heihachiego. Anna, tak jak jej starsza siostra Nina, była trenowana przez ojca do stania się skrytobójczynią. Jednak w przeciwieństwie do Niny, z czasem Anna porzuciła treningi, tracąc tym samym zainteresowanie oraz miłość ojca. Kiedy Anna dowiaduje się o udziale siostry w turnieju, postanawia ją sabotować. Ganryu, utalentowany zapaśnik sumo, który przez swoje nielegalne działania poza matą staje się bogaty, ale traci przy tym szacunek i uznanie innych zawodników sumo. Ganryu dowiaduje się o turnieju Króla Żelaznej Pięści i nagrodzie czekającej na zwycięzcę, przez co postanawia wziąć udział w turnieju. Kolejna maszyna biorąca udział w turnieju jest prototypem Jacka, która została wrzucona do turnieju przez Heihachiego, który chciał zobaczyć, który z Jacków jest silniejszy. Wang Jinrei, doświadczony wojownik, który od lat zamieszkuje w ogrodach Mishima i ma dobry kontakt z klanem, zwłaszcza z ojcem Heihachiego Jinpachin. Po śmierci przyjaciela i przejęciu Mishima Zaibatsu przez Heihachiego, Wong nie zgadza się z podejmowanymi przez niego decyzjami, ale nic nie robi w kierunku, aby powstrzymać syna swojego zmarłego przyjaciela. Powód, dlaczego Wong bierze udział w turnieju, jest nieznany. Adoptowany syn Heihachiego. Po śmierci rodziców, Li ląduje na ulicy. Jako bezdomny dzieciak musiał nauczyć się walczyć, aby bronić się przed innymi. Podczas jednej z podróży służbowych Heihachi zauważa młodego Li walczącego z grupą starszych dzieci. Jego imponujące umiejętności walki zwróciły uwagę Heihachiego, który postanawia adoptować chłopaka, nie z miłości lub żalu, ale po to, aby Kazuya miał godnego rywala. Li i Kazuya trenowali pod okiem Heihachiego. Heihachi Mishima, głowa korporacji Mishima Zaibatsu zajmująca się produkcją broni. Heihachi przejął korporację po śmierci ojca i stał się tym jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. W celu zwerbowania lub pozbycia się najpotężniejszych wojowników na świecie, Heihachi sponsoruje turniej Tekken. Jego ambicją jest zdobycie władzy nad światem, co sprawia, że nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Dokładny przebieg turnieju jest nieznany, jednak znamy niektóre wyniki walk i ich następstwa. Najważniejszym zakończeniem jest zwycięstwo Kazui.
po tym jak pokonał swojego przybranego brata Lee oraz Paula w finałowej walce doszło do starcia między ojcem a synem, z którego to Kazuya wyszedł zwycięsko. Heihachi został pokonany i zrzucony z tego samego klifu, z którego przed laty sam zrzucił swojego syna. Po tych wydarzeniach Kazuya przejmuje władzę nad korporacją Mishima Zaibatsu. Walka Yoshimitsu z Ganryu kończy się zwycięstwem ninji. Yoshimitsu okrada Sumoke z jego pieniędzy. Po turnieju Yoshi razem z innymi członkami grupy rozdają pieniądze potrzebującym. Starcie Kinga z jego rywalem kończy się porażką Armor Kinga. Jednak King jakiś czas później również odpada z turnieju. Po tych wydarzeniach wrestler powraca w swoje rodzinne strony, gdzie zaczyna zajmować się sierotami z miejscowego sierocińca. Potyczka sióstr kończy się zwycięstwem Niny. Po turnieju stosunki między siostrami poprawiają się, jednak nie zawsze się dogadują. Paul pokonuje Miśka Heihachiego, jednak w finale zostaje pokonany przez Kazuję. Po przegranym turnieju Paul powraca do Nowego Jorku, gdzie przygotowuje się na kolejny turniej Tekken. W walce Love remisuje ze swoim przeciwnikiem Wongiem, co wyklucza obu zawodników z turnieju. Po tych wydarzeniach Love zaoszczędzone pieniądze lub te od Yoshimitsu spełnia jedno ze swoich marzeń i otwiera własne dojo, gdzie uczy kolejne pokolenie wojowników. Starcie Jacka z prototypem kończy się zwycięstwem Jacka, jednak w kolejnych walkach maszyna na pewno musiała przegrać. Po zakończeniu turnieju robot powraca do bazy głównej, gdzie jego pamięć oraz umiejętności zostają przeniesione do innych czaków. Michelle po zakończeniu turnieju wraca do domu do swojej matki. Get ready for the next battle. Dwa lata minęły od poprzedniego turnieju Króla Żelaznej Pięści. Kazuya, zwycięzca poprzedniego turnieju, zajmuje miejsce swojego ojca jako głowa korporacji Mishima Zaibatsu. Aby umocnić swoją pozycję, Kazuya organizuje kolejną edycję turnieju, ale tym razem z nieznanych przyczyn Kazuya stał się jeszcze silniejszy niż poprzednio. Plotki mówią, że główny sponsor turnieju podpisał pakt z diabłem. W drugiej edycji Króla Żelaznej Pięści biorą udział Heihachi Mishima. Po tym jak został pokonany i wrzucony w przepaść przez swojego syna, Heihachi traci władzę nad swoją korporacją. Po powrocie do sił, wojownik spędza czas na treningach wraz z kumą w zaciszu gór Japonii. Gdy były szef Mishima Zaibatsu dowiaduje się o nadchodzącym turnieju, bez wahania postanawia wziąć w nim udział, aby odzyskać swoją firmę z rąk syna. Po porażce w finale Paul nie traci czasu i przez dwa lata trenuje razem ze swoim sparring partnerem Lawem, przygotowując się do kolejnego turnieju. Kiedy Nowojorczyk dowiaduje się od Marszala o kolejnym turnieju, bez wahania postanawia wziąć w nim udział. Marszal Love spokojnie prowadzi swoje dojo i trenuje z przyjacielem Paulem. Jednak sielanka zostaje przerwana przez atak nieznanego wojownika na uczniów Lawa. Z czasem klon Bruce'a Lee dowiaduje się, że za atakiem na dojo stoi Baekdo-san, wojownik biorący udział w kolejnym turnieju Króla Żelaznej Pięści. Love, chcąc się zemścić, postanawia również wziąć udział w kolejnej edycji turnieju.
Nina po raz kolejny zostaje wynajęta przez nieznaną osobę do zabicia Mishimy, ale tym razem celem nie jest Heihachi, a jego syn Kazuya. Po pierwszym turnieju Tekken Armor King postanawia spróbować swoich sił w nielegalnych walkach, w których odnosi sukcesy. Jednak gdy dowiaduje się o problemach swojego byłego rywala, postanawia mu pomóc. W międzyczasie Armor King dowiaduje się o kolejnym turnieju Tekken. Po tych wydarzeniach opancerzony Jaguar odnajduje swojego przyjaciela i motywuje go do wzięcia udziału w turnieju. Po zajęciu trzeciego miejsca King za zaoszczędzone pieniądze z walk pomaga sierotom, jednak kiedy kariera Jaguara zaczyna podupadać, King zaczyna mieć problemy ze zdobywaniem gotówki, przez co nie może już wspierać sierocińca. Dodatkowo jedna z sierot, którą zajmował się Jaguar, umiera. Wszystkie te problemy powodują, że King stacza się. Pijany King zostaje odnaleziony w zaułku obok baru przez swojego rywala Armora, który pomaga mu w powrocie do sił. Kiedy King dowiaduje się o kolejnym turnieju, postanawia wziąć w nim udział z nadzieją, że tym razem wygra główną nagrodę. Kazuya z nieznanych na ten moment przyczyn potrzebuje wisiorka Michelle. Szef korporacji zleca porwanie matki wojowniczki, aby zmusić ją do wzięcia udziału w turnieju. Po stracie pieniędzy w poprzednim turnieju, Ganryu przyjmuje propozycję pracy u Kazuyi jako jego ochroniarz podczas drugiego turnieju. Dodatkową motywacją dla Sumoki jest spotkanie z Michelle, w której się zakochał, co skłania go do wzięcia udziału w turnieju. Po powrocie swojego mistrza, Kuma razem z Heihachim rozpoczynają ciężki trening. Celem Misia jest pokonanie Paula Phoenixa, z którym przegrał w poprzedniej edycji Króla Żelaznej Pięści. Kiedy Kuma dowiaduje się o kolejnym turnieju, bez wahania podejmuje decyzję o wzięciu w nim udziału. Po pierwszym turnieju relacje między Anną a jej siostrą uległy pogorszeniu. Nina próbuje zabić swoją siostrę ukrytą bombą w jej aucie. Oczywiście zamach nie powiódł się. Po tych wydarzeniach Anna otrzymała ofertę ochrony Kazuyi w drugim turnieju Tekken. Wojowniczka przyjmuje propozycję i dołącza do Ganryu i Bruce'a jako ochroniarze Kazuyi. Po porażce z rąk Michelle, Kunimitsu powraca w swoje rodzinne strony. Kiedy asasynka dowiaduje się, że jej dziadek bezskutecznie próbuje skopiować miecz Yoshimitsu, Kunimitsu postanawia ukraść miecz swojego byłego szefa, aby jej dziadek miał łatwiej w tworzeniu kopii. Pamięć oraz umiejętności pierwszego Jacka zostają przeniesione do jednostek serii drugiej, która jest masowo produkowaną maszyną wojenną. W trakcie testów na polu bitwy Jack odnajduje małą dziewczynkę. Z nieznanych przyczyn Jack nie zabija jej, tylko razem z dzieckiem znika. Wersja druga robota odzyskuje zablokowane wspomnienia o swoim twórcy, doktorze Boskonowiczu. Kiedy Jack 2 dowiaduje się, że rosyjski doktor został porwany, postanawia go odbić od korporacji Mishima. Wang Jinrei, widząc co syn oraz wnuk jego zmarłego przyjaciela Jinpachiego robią z korporacją Mishima, postanawia zakończyć ich szaleństwo. Kiedy Wang dowiaduje się o turnieju zorganizowanym przez Kazuyę, postanawia wziąć udział w nim oraz trenować przybranego syna Heihachiego Li. Po tym jak prototyp Jacka został niemal zniszczony przez pierwszego robota, resztki Pejacka zostają odnalezione przez ludzi Kazuyi. W laboratorium Mishima Zaibatsu porwany doktor naprawia oraz zmienia wygląd Jacka. Po naprawie robota Kazuya melduje go w turnieju. Po przegranym turnieju Li zamyka się w swojej rezydencji, gdzie trenuje, aby pokonać przybranego brata w kolejnym turnieju. Jednak ciężki trening nie przekłada się na wyniki. Technika walki Li się pogarsza. Pewnego dnia do domu wojownika przybywa Wang, który oferuje swoją pomoc w treningu. Li przyjmuje propozycję starszego mężczyzny, dzięki czemu osiąga formę swojego życia. Baek Do-san, syn mistrza taekwondo, który poszedł śladami swojego ojca.
Po ciężkiej kontuzji ojciec Bejka zmuszony był do zakończenia kariery, co skłoniło go do zaglądania do kieliszka. Przez swoje błędne decyzje ojciec wojownika trafia do więzienia, a na dodatek matka Bejka znika, pozostawiając go i jego rodzeństwo na pastwę losu. Jakiś czas po tych wydarzeniach ojciec Bejka dowiaduje się z listów o ciężkiej sytuacji rodzinnej. Przestępca, aby pomóc swoim dzieciom, ucieka z więzienia. W nocy były mistrz dociera do swojego byłego domu. Bake, biorąc ojca za włamywacza, zabija go. Po rozpoznaniu ojca Bake wzywa policję. Dzieciak nie ponosi żadnych konsekwencji za zabicie ojca. Jednak te wydarzenia zostawiają odcisk na psychice Bake'a, który za każdym razem, gdy widzi krew, traci nad sobą panowanie. Paręnaście lat później, tak jak jego ojciec, Bake zostaje mistrzem taekwondo. Jednak nieznana osoba wywleka na światło dzienne wydarzenia sprzed paru lat. Bake raz jeszcze traci wszystko. W trakcie jednej z podróży wojownik natyka się na szkołę sztuk walki Marshala Lawa. Bake wchodzi do dojo, gdzie dochodzi do sprzeczki pomiędzy nim a jednym z uczniów. W trakcie bójki Bake łamie nos swojemu przeciwnikowi. Na widok krwi Bake'owi odwala i atakuje wszystko, co się rusza. Po dojściu do siebie przerażony mistrz ucieka z dojo. Po tych wydarzeniach Bake dowiaduje się o turnieju Tekken, w którym postanawia wziąć udział. Po turnieju Yoshimitsu powraca do yoshimitsowych zajęć. Jednak kiedy ninja dowiaduje się o tym, że naukowiec dr Boskronowicz, który niegdyś uratował mu życie oraz podarował mu protezę ręki, którą stracił w walce, jest przetrzymywany przez Kazuję, postanawia go odbić z rąk korporacji. Bruce Irwin już w młodym wieku traci rodziców oraz brata w nieznanych dla nas wydarzeniach. Dzieciństwo Bruce'a było ciężkie, jednak to przyczyniło się do wykształtowania jego charakteru wojownika. Bruce przez wiele lat trenuje Muay Thai, stając się mistrzem wagi ciężkiej. Po osiągnięciu tego celu fighter wyrusza do Tajlandii, gdzie Bruce robi to, co robił najlepiej w Ameryce, czyli kopał tyłki w ringu. Jednak pewnego dnia wojownik zostaje zaczepiony przez nieznanych mu mężczyzn, którzy oferują mu pieniądze za przegraną w finale nadchodzącego turnieju Muay Thai. Bruce przyjmuje propozycję mężczyzn. W finale turnieju Bruce nie dotrzymuje słowa i masakruje przeciwnika, wygrywając tym dodatkowe pieniądze. Po tych wydarzeniach Bruce opuszcza Tajlandię, jednak nie wie, że tamte ziomki, których oszukał, wysłali za nim łowcę głów, który ma go zabić. W samolocie do USA Bruce zostaje zaatakowany przez wynajętego zabójcę. Do walki dołącza detektyw z Hongkongu, który próbuje powstrzymać wojowników. Całe to zamieszanie doprowadza do katastrofy lotniczej, którą przeżywa tylko Bruce. Samolot rozbija się na terenach Mishima Zaibatsu, przez co Bruce szybko zostaje zgarnięty przez ludzi Kazui. Po przesłuchaniu wojownika, Kazuya oferuje Bruce'owi pracę jako jego ochroniarz. Mistrz wagi ciężkiej przystaje na propozycję głowy Mishima Zaibatsu. Najlepszy detektyw policji w Hongkongu, Lei Wulong oraz jego partner śledzili od paru miesięcy sprawę mafijnych pieniędzy oraz to, co ma z tym wspólnego szef korporacji Mishima Zaibatsu. Partner Leia zdołał zebrać ważne informacje dla sprawy, jednak nie udało mu się przekazać teczki z dokumentami, ponieważ zginął w katastrofie lotniczej na terenach korporacji Kazui. Lei, będąc pewien, że Kazuya jest odpowiedzialny za ten wypadek, postanawia wziąć udział w turnieju, aby aresztować głowę korporacji. Po przejęciu firmy swojego ojca, Kazuya nakazuje porwanie naukowca doktora Boskonowicza. Następnie zmusza go do stworzenia superżołnierzy, ale z wykorzystaniem genetycznego materiału ze zwierząt. Pierwszymi rezultatami eksperymentów doktora są Roger, genetycznie zmodyfikowany kangur, oraz Alex, velociraptor, który powstał z DNA ze skamieniałych szczątków. Kazuya, aby przetestować wynalazki Boskonowicza w walce przed masową produkcją, zapisuje je do drugiego turnieju. Przez
przez wszystkie eksperymenty na zwierzętach korporacją Kazui zaczyna interesować się organizacja WWWC, zajmująca się ochroną zwierząt. Aby powstrzymać syna Heihachiego, Jun Kazama, oficerka organizacji, postanawia wziąć udział w turnieju, aby aresztować Kazuję za jego przestępstwa. Jednak w trakcie zbierania informacji o Kazui, Jun zaczyna widzieć mroczną aurę otaczającą szefa korporacji. Mimo że nie znamy dokładnego przebiegu turnieju jak w poprzedniej edycji Króla Żelaznej Pięści, to wiemy o niektórych wydarzeniach, które miały miejsce. W trakcie turnieju Nina próbuje wykonać zlecenie na pozbycie się Kazui, jednak nie udaje jej się to, ponieważ zostaje zaatakowana przez swoją siostrę Annę. Walkę wygrywa Anna, a pokonana Nina zostaje zamrożona w kapsule stworzonej przez doktora Boskonowicza. Kazuya, obawiając się, że Anna także będzie próbowała go zabić, nakazuje swoim ludziom schwytanie i zamrożenie drugiej siostry Williams. Jakiś czas później Anna, tak jak jej siostra, staje się mrożonką. King i Armor King nie odnoszą zbyt wielu sukcesów w drugim turnieju. Po walce finałowej King powraca do sierocińca, aby pomagać dzieciom, a Armor King powraca do ringu. Niestety, Czarny Jaguar zaczyna podupadać na zdrowiu. W trakcie turnieju Ganryu otrzymuje zadanie kradzieży amuletu, który jest w posiadaniu Michelle. Kiedy dochodzi do starcia, Ganryu, zauroczony kobietą, nie jest w stanie nic zrobić, przez co otrzymuje niezły wpierdol od Michelle. Po tych wydarzeniach Sumoka opuszcza turniej i wyrusza na Hawaje, gdzie otwiera własną szkołę sumo. W trakcie turnieju Jax 2 zostaje odnaleziony przez swoich twórców. Rosjanie podejmują decyzję o pozbyciu się cyborga za pomocą lasera z satelity. Yoshimitsu raz jeszcze wyciera podłogę Konimitsu. Po tych wydarzeniach ninja dowiaduje się, że dr Boskonowicz zostanie przetransportowany do innego laboratorium. Yoshimitsu atakuje helikopter Mishima, w którym znajduje się dr B. Ninja przecina helikopter i ratuje Boskonowicza. Po przegranej walce z Leiem, Bruce prosi Kazuję, z którym wojownik zdążył się zaprzyjaźnić, o pomoc w pozbyciu się ludzi, którzy chcą go zabić. Kazuya proponuje zainscenizowanie swojej śmierci, na co Bruce się zgadza. Po tych wydarzeniach samolot, w którym miał się znajdować Bruce, rozbija się, a wszyscy znajdujący się na pokładzie giną. Oczywiście Bruce'a tam nie było. Wojownik został bezpiecznie przetransportowany do USA. Raz jeszcze Paul pokonuje Kumę i dociera do finału turnieju, gdzie Amerykanin miał walczyć z Heihachim. Jednak w trakcie podróży na arenę, gdzie miała odbyć się ostateczna walka, Paul zostaje aresztowany przez japońską policję za przekroczenie prędkości, przez co przegrywa swoją walkę walkoverem. Podczas turnieju Jun zbliża się do Kazui, aby zbadać dziwną, złą aurę otaczającą szefa korporacji. Oboje zbliżają się do siebie nawet tak bardzo, jak na początku by się tego nawet nie spodziewali. Jednak sielanka kochanków nie trwa długo. Heihachi wygrywa turniej, pokonując najlepszych wojowników z całego świata, w tym swojego adoptowanego syna Lee. W ostatecznej walce Heihachi pokonuje Kazuję. Ojciec jest bliski wykończenia swojego syna, jednak dziwna aura otaczająca Kazuję zmienia go w diabła. Tutaj musimy się cofnąć ponad 20 lat w czasie, ponieważ Kazuya nie był takim wielkim matkojebcą, za jakiego go mieliśmy. Po zrzuceniu z klifu Kazuya był bliski śmierci. Wtedy u dziecka aktywowały się gen diabła, przekazany mu przez matkę. Owy gen aktywuje się za każdym razem, kiedy jego posiadacz jest zagrożony lub jest bliski śmierci. Ja wolę wersję, w której Kazuya dosłownie podpisał cyrograf z diabłem, ale zmienili to w Tekkenie 4. Musimy tym handlować.
Wróćmy jednak do fabuły Tekkena 2. Walka z Diabłem Kazuyą jest trudniejsza, jednak nawet w tej formie Heihachi pokonuje swojego syna. Pokonany wojownik wraca do swojej normalnej postaci. Po tych wydarzeniach Heihachi postanawia na dobre pozbyć się syna. Nowy, stary szef Mishima Zaibatsu zrzuca nieprzytomnego Kazuyę do krateru wulkanu. Wszystko wróciło do starego porządku. Heihachi znowu przejmuje władzę nad korporacją Mishima i trzepie sobie hajs na broni oraz mniej legalnych biznesach. Wojownicy, którzy brali udział w turnieju, wrócili do domów, a Kangur Roger spierniczył z laboratorium, znalazł se żonę i stał się głównym bohaterem memów oraz gier platformowych. Ciekawe, jak długo będzie trwała ta sielanka. Jeśli spodobał się ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami na kanale. Tutaj masz playlistę ze wszystkimi filmami o Mortalu, ostatnio dodanym filmem oraz filmem wybranym przez algorytm YouTube. Ja będę się teraz z wami żegnał, z tej strony Dante. Cześć!